Pomimo tego, że Paweł Brożek gumowy z Wisłą jeszcze nie podpisał, kibice mogą spać spokojnie. Napastnik na pewno trafi na remonta. Do załatwienia pozostały jedynie formalności i na dniach podpis broszka pojawi się pod kontraktem z białą gwiazdą. Kontakt z tego co ja się orientuję jest już przygotowany, spisany, trzeba na nim złożyć tylko autograf, ale żeby tak się stało, to Paweł najpierw musi pozałatwiać swoje wszystkie sprawy w Hiszpanii. Z tego co się orientuję, jego menadżer usilnie nad tym pracuje, żeby to załatwić jak najszybciej. Tak, jak powiedziałem, no myślę, że na początku przyszłego tygodnia wszystko już będzie załatwione i Paweł będzie w, w pełni tego słowa znaczeniu na powrót piłkarzem Wisły Kraków. Były piłkarz Celtiku Glesgo jednak nie będzie od razu gotowy do gry. Ostatnie 2,5 roku w jego wykonaniu, a więc od czasu gdy odszedł z Wisły, to 40 meczów, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 5 asyst. Brożek, ostatnie spotkanie rozegrał 13 kwietnia. Jeszcze musi nadrobić zaległości z przygotowaniem swoim fizycznym. Paweł na pewno nie zapomniał, jak się strzela bramki, to jest raz, a ja wiem, że jeżeli on jest dobrze przygotowany fizycznie, biegowo, to, to, to jest bardzo groźny w polu karnym I, i ja nie chcę, żeby strzelał na każdym meczu po, po 3-4 bramki, niech jest tylko jedna, ale, ale zwycięska. Paweł jest jednym z yy, bodaj dziewięciu piłkarzy w całej historii Wisły Kraku, który strzelił dla tego klubu ponad 110 yy bramek. Yy, swoimi golami zapewniał klubowi mistrzostwo Polski. Yy, strzelał również w europejskich pucharach, yy, więc jako kibic raczej bym się cieszył z tego, że taki zawodnik tutaj wraca. Pamiętajmy, że Paweł nie ma 35 lat, tylko, tylko jest w wieku ciągle takim, yy, który pozwala wierzyć w to, że będzie w bardzo wysokiej formie i, yy, i będzie strzelał. Owszem, ta jego przygoda za granicą nie do końca potoczyła się tak jak pewnie sam sobie zakładał, no ale tak czasami bywa. Są pewni zawodnicy, którzy czują się dobrze w określonym środowisku, czasami wręcz w określonym klubie i trzeba mieć nadzieję, że tak będzie w przypadku Pawła. No, jest to Wiślach z Krwi Kości. Wiem dobrze, że przez te dwa i pół roku cały czas żył problemami Wisły i interesował się tym, co jest w klubie i teraz przychodzi tutaj z silną motywacją, żeby Wiśle w tych trudnych czasach pomóc najlepiej swoimi Bramkami, asystami, a że to robić potrafi, udowodnił dziesiątki razy. Przy Rejmonta potrzebny jest nie tylko napastnik, ale również lewy obrońca. Po fiasku rozmów z reprezentantem Haiti wśród kandydatów do gry w Wiśle znalazł się brat bliźniak Pawła Broszka-Piotr. Staramy się z wszystkich sił, żeby jeszcze kogoś pozyskać, żeby stworzyć w tej kadrze konkurencję. Okay, ci młodzi robią postępy. Robimy z nimi dodatkowe treningi i, i, i na nich trzeba poczekać trochę, ale my chcemy takich paru jeszcze gotowych, którzy stworzą tą konkurencję w kadrze, bo to jest potrzebne w drużynie. Fakty są takie, że jeżeli z Haitańczykiem kontakt nie zostanie podpisany, Wisła będzie szukać cały czas zawodnika na lewą obronę. Jest jakiś kandydat z Portugalii. Nie można też wykluczyć, że jeżeli nikogo tutaj skałci, czy, czy, czy menażerowie nie podeślą konkretnego, to Wisła wróci do tematu Piotra Broszka, który jest wolnym zawodnikiem, mieszka w Krakowie i choćby mówiąc tak brzydko trochę na sztukę, na pewno poziom ligowy by zapewniał, bo, bo w Lechii Gdańsk miał całkiem udany sezon ten poprzedni, więc, więc myślę, że, że, że spokojnie Piotrek mógłby tutaj wrócić i, i, i stworzyć choćby konkurencję dla Gordana Bunozy, który no, nie do końca jest lewym obrońcą. Wisła swoje najbliższe ligowe spotkanie rozegra w poniedziałek w Kielcach. Na pewno jeszcze bez Pawła Broszka. Za zdobywanie bramek na arenie Kielce prawdopodobnie będzie odpowiedzialny Rafał Boguski.